Siemanko, jestem na Pazdobyń. Dzisiaj będzie test nagrywania nocnego iPhone'a 5S. Zapraszam do oglądania filmiku. Tak się to prezentuje. Niestety trochę tragicznie, bo ogólnie aparat nie dość, że nie ma stabilizacji obrazu, to jeszcze mało tego, jest bardzo przyciemniony. Niestety jest to minus tego aparatu ogólnie, ale w dzień nagrywa bez zawodu. Natomiast jeśli chodzi o jakość, to już mówiłem kiedyś, nagrywa maksymalnie w HD, czyli w 1080p 30 klatek, czyli HD. Najmniejszą jakość to można wybrać sobie chyba 720p. 720p ogólnie służy do tego, że jeśli macie mało miejsca, chcecie coś nagrać, to po prostu zabierzecie tą jakość. No zależy, jeżeli macie i wersję gigabajtową, bo ja mam akurat najmniejszą, to mi się akurat to przyda. Słabo widać, słabo. Ojej. A gdy jest oświetlenie, widzowie, to szczerze mówiąc nie ma tragedii, ale jest i tak bardzo przyciemnione. Gdy tak się przybliży, no to widzicie, jest bardzo jasno. A gdy się oddalimy, to o, tak średnio, tak średnio. Więc aparaty w iPhone ogólnie w nocy, w tych starszych oczywiście iPhone'ach, średnie są bardzo. W nocnym oczywiście nagrywaniu, bo w dziennym to wiadomo, że są bardzo dobre. Jednak je lata te telefony. No bo idziemy. Ogólnie teraz będą fotki pokazywane, macie sobie pisać tam w komentarzu, jak te fotki wychodzą, a nagrania. Więc co? Idzie, lecimy do robienia fotek. Podsumowując sobie aparat, szczerze mówiąc, nagrywanie jest słabe w nocy, bardzo słabe bym powiedział nawet. Jest trochę tragicznie bym powiedział nawet. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia, zdjęcia nie wchodzą aż tak źle, nawet gdy flash jest włączony, to już w ogóle fajnie jest. Zdjęcia ok, nagrania niestety słabo, ale to wiadomo, telefon ma swoje lata, więc ogólnie też trochę inaczej aparat może działać. Tak jak widzicie, o, przybliżymy, już raz wam pokażę, to wszystko widać, jak to oddalimy, to słabo. Cóż, to będzie chyba tyle z tego odcineczka, trzymajcie się, na razie, cześć, pozdrawiam.